Może jeszcze raz, bo tu wyjdzie nie wiadomo co. Pierwszy raz o aktorstwie pomyślałam, jak miałam jakieś, nie wiem, 6-7 lat. I wtedy myślałam, że to jest takie zwykłe, dziecinne marzenie, ale zostało ze mną. Jako dziecko uwielbiałam teatr, mimo że pochodzę z Bielska-Zdroju i tam teatru nie ma. Miałam 5 lat i chowałam się zawsze przed gośćmi, którzy przychodzili do mnie do domu. Podświadomie chciałam tę nieśmiałość swoją przewalczyć i zaczęłam się przebierać przed lustrem, mówić różne teksty i z tej nieśmiałości powstała chęć do bycia aktorką. Chciałam być prawnikiem przede wszystkim, bo chciałam zarabiać pieniądze, duże. Moja jakby kariera artystyczna, no to są skrzypce i potem śpiew solowy, ale jakoś tak to wszystko wydawało się mi za sztywne i takie za sztuczne. Usłyszałam parę razy, że kurczę, no ty powinnaś zostać dziewczynką. Dziewczynką, bo ja miałam 8 lat, 9, że powinnaś zostać aktorką. I myślałam, naprawdę mogłabym? Ten zawód to głównie praca na emocjach, na tak zwanym otwartym sercu, więc wszyscy uczymy siebie nawzajem. Aktorstwo pozwoliło mi odkryć, ile w sobie noszę i emocji, i takiej potrzeby wyrzucenia tego z siebie. Nauczyłam się, że jestem bardzo pracowita, czego wcześniej o sobie nie myślałam. Sprawdzam siebie w różnych sytuacjach i mogę się odważać na więcej niż w życiu i sobie patrzeć, czy mi to odpowiada, czy nie odpowiada. Jest to bardzo rajcujące zakładanie tych masek, że każdego dnia możesz być praktycznie kimś innym. To jest moim zdaniem rozwój osobisty od A do Z. I to jest rozszerzanie danego aspektu, czyli ja mam to wszystko w sobie, tylko używam tego na co dzień albo nie. I aktorstwo daje mi możliwość poznania siebie od bardzo różnych stron. Kocham lata 50., 60., takie stare Hollywood i sobie myślałam, że będę wstawać o 12. I to jest taki zawód. Nie wiedziałam, że on tak dużo kosztuje. Mało się o tym mówi, ale koszt jest duży, ponieważ moje dzieci mało mnie widują. Koło jest trudnym doświadczeniem bardzo i uważam, że bardzo wiele nam zabiera, niestety. Ale to jest też jednocześnie taka przestrzeń, że możemy próbować i testować siebie w różnych sytuacjach. Wiele osób chciałoby, abym z taką łatwością w tym wieku już się opowiedziała i już zdefiniowała siebie. Nie chcę tego robić. W ogóle aktorki mają ciężej w tym zawodzie. Zdecydowanie. Po pierwsze, mniej kobiet dostaje się do szkół teatralnych. Po drugie, tych ról jest znacznie mniej, więc kobiety często po prostu przyjmują coś. Niekoniecznie może to jest rola marzeń, no ale trzeba pracować. Starsze koleżanki? Mhm. Kiedyś na początku, teraz po szkole poznałam Jolantę Fraszyńską, która stała się takim moim dobrym duchem i aniołem. I bardzo mi, cały czas wciąż mi bardzo pomaga i bardzo mnie inspiruje. O, bardzo jest dużo takich aktorek. Dorota Kolak, Magda Popławska. Magda Cielecka. Znaczy, bardzo lubię Agatę Kuleszę. Moje cudowne pani profesorki, pani Anna Polony na przykład. Patrzę, w jaki sposób one pracują. Uwielbiam też z nimi rozmawiać, bo one opowiadają o różnych trikach. Ja nie umiem jeszcze takich rzeczy robić. Marzenie zawodowe, rozwijać się cały czas. Chciałabym bardzo zagrać Jessica Chastain, podobno jestem do niej podobna. Tak mi powiedział Michał Żurawski. Bardzo chciałabym grać w kolejnej części Dune. No i chciałabym kiedyś zagrać w biografii Amy Winehouse. Chciałabym zagrać w filmie akcji, gdzie będę szpiegiem. Bardzo lubię kino gatunkowe. Chciałabym zagrać na pewno w jakimś dobrym thrillerze psychologicznym. Za te kilkanaście lat najbardziej byłabym dumna z tego, że mam takie samo podejście, jakie miałam na początku. Gdy myślę o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, to... No nie ukrywam, że jest to dla mnie szok, że w ogóle jeszcze 3 produkcje, w których jestem, są w tej Gdyni. I myślę, że to jest fajna okazja, żeby się spotkać. Kiedy dostałam informację, że film się dostał, to... No to są niesamowite emocje. Jadę tam z filmem o zombie. Jestem mega podekscytowana tym, że z czymś takim wyjdziemy do ludzi i jeszcze staniemy w konkursie głównym. To jest jeden z lepszych festiwali w Polsce. Zawsze chciałam pojechać na ten festiwal, co bardzo, bardzo się cieszę. Jestem podekscytowana. Cieszę się, że to będzie mój pierwszy raz od razu z filmem. No i nie mogę się tego doczekać.